każdym społeczeństwie, w każdym narodzie jest niewielka stosunkowo grupa ludzi twórczych, ale ta niewielka grupa ludzi twórczych decyduje o wartości określonych narodów. Zwróćmy uwagę na to, że ocenia się wartość poszczególnych narodów stosownie do pozostawionych po tych narodach dzieł kulturowych. Cenimy na przykład starożytny Egipt czy starożytną Grecję, cenimy na przykład Inków czy Azteków właśnie z powodu wartości kulturowych, które te narody pozostawiły po sobie. Egoizm późniejszych pokoleń ocenia więc wartość pokoleń, które już przeminęły z naszej planety, stosownie do wartości pozostawionych dzieł. I teraz chciałam zarysować pewien przedziwny paradoks. Otóż my w ten sposób oceniamy wartość pokoleń, które przeminęły, ale okazuje się, że egoizm żywych narodów wcale nie przyznaje szczególnej wartości grupom twórców. Egoizm żywych narodów nie troszczy się wystarczająco o grupę twórców, o grupy tych, którzy są twórcami wartości kulturowych. Egoizm żywych narodów przyznaje wartość przede wszystkim jednostkom psychopatycznym. Zwrócił zresztą pierwszy na to uwagę twórca teorii dezintegracji pozytywnej, Kazimierz Dąbrowski. Egoizm żywych narodów przyznaje wartość jednostkom psychopatycznym, jednostkom odznaczającym się przede wszystkim sprytem życiowym. Przyznaje szczególną wartość jednostkom, które umieją i chcą zajmować wysokie szczeble w hierarchii społecznej. I oto jednostki twórcze muszą podlegać jednostkom psychopatycznym, które sięgają po władzę. I paradoks polega dalej na tym, że wśród pokolenia żywych nie ma polityków, którzy by nakłaniali, by jak najwięcej energii społeczeństwa skierowane było na tworzenie dzieł kulturowych. Ale gdy tylko dane pokolenie żywe przeminie, będzie przecież wartościowane stosownie do tego, jakie dzieła pozostawiło po sobie. A więc paradoks polega na tym, że czegoś innego chce się od pokoleń, które już są martwe, bo stosownie do wartości dzieł kulturowych je się ocenia, a czegoś innego chce się od pokolenia, które jest żywe. Od pokolenia, które jest żywe, nigdy nikt nie nakłaniał do tego, by koncentrowało swoją energię na wartościach kulturowych. Przedstawia się na przykład programy ekonomiczne, które zachęcają do tego, by zakładać jakieś przedsiębiorstwa, ale nie ma ugrupowań, nie ma partii, które skłaniałyby do tworzenia kultury. I właściwie jeżeli zastanawiać się nad wszystkimi dotychczasowymi partiami politycznymi czy stronnictwami politycznymi, jakie kiedykolwiek były w historii, to okazuje się, że propagowały one dwojakiego typu wartości. Albo głoszono, że wartością najwyższą jest człowiek pojmowany jako jednostka, jako indywiduum, i w związku z tym uznawano, że wartością najwyższą jest wolność, którą każdy człowiek indywidualnie ma napełnić, zapełnić jakąś treścią, bądź też druga grupa wartości. Partie polityczne, stronnictwa uznawały, że wartością najwyższą jest bądź naród, bądź państwo, a człowiek, jednostka stanowi jedynie część tak pojętego społeczeństwa. Natomiast nigdy do tej pory, do dnia dzisiejszego,
kultura nie była wskazywana jako wartość najwyższą, wartość najwyższa, której podporządkowane powinny być działania jednostek, energia społeczeństwa. A przecież wciąż w rozmaitych teoriach filozoficznych, w rozmaitych programach politycznych powtarza się w szczególny sposób pojmowany człowiek. Mianowicie człowiek bywa najczęściej pojmowany jako pielgrzym. Jako pielgrzym, który w znoju i trudzie wędruje wciąż przed siebie i ma wędrować wciąż przed siebie, niezależnie od klęsk i nieszczęść, które na niego spadają. Różnica w tym pojmowaniu człowieka, pielgrzyma, który jest symbolem każdego z nas, polega na tym, że jedni, jak już powiedziałam, pojmują owego pielgrzyma jako wartość autonomiczną, zaś inni uważają, że człowiek, pielgrzym, to część większej całości, część narodu bądź część państwa. Wydaje mi się, że z tego paradoksu, o którym mówiłam, z tej innej hierarchii wartości, którą się przedstawia pokoleniu żywemu i innymi wartościami mierzy się pokolenia, które przeminęły, należy wreszcie wyciągnąć wniosek i warto wreszcie uczynić tworzenie kultury wartością nadrzędną. I ten program przedstawiam po raz pierwszy właśnie tu, przede wszystkim Państwu, artystom, bo jestem przekonana, że artyści spełniają w drugiej połowie XX wieku rolę zupełnie szczególną i niepowtarzalną. Proszę zwrócić uwagę, że w wieku XIX czy też na początku XX wieku, na przełomie XIX i XX wieku, grupą w społeczeństwie, która czuła się odpowiedzialna za cały naród, byli poeci. Poeci traktowali siebie i byli traktowani przez innych jako przywódcy narodu. Tymczasem w drugiej połowie XX wieku tę szczególną rolę przywódców duchowych narodu, społeczeństwa przejęli na siebie artyści. To właśnie nowa sztuka, twórcy nowej sztuki wytrącają ogół społeczeństwa z pewnych niedobrych przyzwyczajeń, z pewnego stereotypowego sposobu myślenia. To właśnie twórcy nowej sztuki przyczyniają się do wzmożenia wrażliwości i samoświadomości społeczeństwa. To właśnie twórcy nowej sztuki przyczyniają się do zmniejszenia stopnia powszechnego zakłamania. Apelują do odczuć, do wrażliwości, a nie tylko do intelektu. To twórcy nowoczesnej sztuki sprawiają, że sztuka przestaje być martwa, przestaje być sztuką muzealną. To dzięki twórcom nowej sztuki zaczynają funkcjonować bardziej inne wartości niż wartości materialne, niż wartości, które przynoszą wymierne korzyści w społeczeństwie. Twórcy nowej sztuki bardzo często mają poczucie odpowiedzialności za całe społeczeństwo. I nowa sztuka, twórcy nowej sztuki stają się w sposób mniej czy bardziej uświadomieni przywódcami społeczeństwa. Twórcy nowej sztuki pozwalają zrozumieć
również i filozofom, jak bardzo wielki błąd ciąży od czasów Sokratesa do dnia dzisiejszego. Mianowicie od czasów Sokratesa, Sokrates umocnił ten błąd i to przekonanie Sokratesa powtarzane jest często bezmyślnie do dnia dzisiejszego. Przekonanie o tym, że zrozumienie czegoś prowadzi już automatycznie do czynienia zgodnego z treścią owego zrozumienia. A więc ten błąd Sokratesa polega najogólniej na tym, że człowiek jest traktowany jako funkcja intelektu, podczas gdy w rzeczywistości na naszych poczynaniach odgrywają nie mniejszą rolę nasze emocje, nasze uczucia, cała złożona sfera tego, co irracjonalne. I właśnie twórcy nowej sztuki przywracają znaczenie temu, co irracjonalne, a przecież to, co irracjonalne, nie musi i nie bywa sprzeczne z tym, co irracjonalne. Wartość tego, co irracjonalne, to zarazem przyznanie na nowo znaczenia wartości poznania intuicyjnego, a poznanie intuicyjne to poznanie bezpośrednie, poznanie, które bardzo często wyprzedza skomplikowane rodzaje poznania dyskursywnego. I często się tak zdarza, że artyści oraz poeci wyprzedzają odkrycia uczonych nauk ścisłych i wyprzedzają również nieraz odkrycia dokonywane przez filozofów. Chciałam zwrócić uwagę na to, skoro przyznaję tak wielką rangę twórczości, a zwłaszcza twórczości artystycznej, chciałam zwrócić uwagę na to, co utrudnia twórczość, jakie zjawiska w społeczeństwie stanowią utrudnienie, utrudnienie również i dla tego programu uznania, przyznania, uznania celu, jakim jest tworzenie kultury, za cel najwyższy. Otóż twórczość jest utrudniana poprzez poważnie traktowaną ideę równości. Proszę Państwa, my żyjemy pod ciśnieniem rozmaitych mitów. Jednym z mitów, którym my ulegamy, jest mit idei równości. Ludzie nie są sobie równi, jesteśmy niesłychanie zróżnicowani. I krytykowany przeze mnie Sokrates, krytykowany z innego punktu widzenia, wskazywał już na to, że nie ma ustroju bardziej niesprawiedliwego niż ustrój demokratyczny, bowiem wybory, ślepy los, przypadek decydują o tym, kto staje na przykład u steru państwa. A przecież jeżeli twórcy mają mieć prawidłowe dla siebie warunki zewnętrzne, to rządy w państwie powinny należeć do elity duchowej. Powinny należeć do tych, którzy odznaczają się dostateczną dozą wrażliwości i uczuciowości, a w żadnym wypadku do psychopatów. I w każdym społeczeństwie niezbędne są elity. I w każdym społeczeństwie w gruncie rzeczy elity istnieją, elity autentyczne, które nie mają nic wspólnego z hierarchią zajmowanych stanowisk w społeczeństwie. Elity, które nie mają nic wspólnego ze stopniem wykształcenia. Elity, które nie mają nic wspólnego z urodzeniem czy z majątkiem. Idzie tu o pewne wartości duchowe, o elitę autentyczną.